Dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik My Company Polska. Moim gościem jest pan Tomasz Mańko, wiceprezes zarządu PKU Ubezpieczenia. Dzień dobry panu. Podczas panelu powiedział pan taką bardzo ciekawą rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o sektor ubezpieczeń, to nowe technologie oraz ludzie mają zupełnie inne role i funkcje do spełnienia. Jakie funkcje miał pan na myśli? Technologia zdecydowanie dominuje dzisiaj w procesach, które mamy. Ubezpieczamy się przez telefony, przez komputer, online. Nawet kiedy rozmawiamy z doradcą, to on nie pisze już na tym samokopiującym potrójnym arkuszu, tylko wstukuje wszystko do komputera. W procesie likwidacji szkody porozumiewamy się też przy użyciu środków elektronicznych. W zasadzie ubezpieczenie zostało w pełni scyfryzowane. I w tym sensie technologia jest kluczowa, bo po prostu cała usługa ubezpieczeniowa jest realizowana dzięki technologii. Dlatego tacy gracze na rynku, którzy z tej technologii robią lepszy użytek, którzy potrafią łatwiej, w prostszy sposób dostarczyć klientowi swoją usługę, którzy te procesy upraszczają, czynią bardziej skutecznymi, no oni zdobywają niewątpliwie przewagę konkurencyjną. Ludzie w ubezpieczeniach mają dzisiaj zupełnie inną rolę. To już nie są ci wypełniacze kwitów, wypełniacze wniosków, wystawiacze polis. Kiedyś, może to brzmi troszkę nieelegancko, ale taka jest prawda, że agent ubezpieczeniowy masę czasu musiał poświęcić właśnie na tą tak zwaną papierologię, której dzisiaj jest mniej dzięki technologii i doradca ubezpieczeniowy klienta może się skupić na tym, co jest naprawdę ważne przede wszystkim dla klienta, na jego sytuacji, na jego potrzebach, na tym, czy produkt te potrzeby spełnia, czy może wymaga jakiejś modyfikacji albo jakiegoś uzupełnienia. I to jest bardzo cenne, bo tego żadna aplikacja nie zrobi. Żadna aplikacja nie wczuje się w klienta. Jeżeli klient ma taką, a nie inną sytuację rodzinną, to doradca ubezpieczeniowy może się do tego odnieść, powiedzieć, a ja też mam, a u mnie jest inaczej, ale mój kolega ma. Więc od razu jest taka nić porozumienia i na tej nici porozumienia, poprzez umiejętną rozmowę, poprzez okazanie zainteresowania, mamy szansę w lepszy, bardziej taki wprost i trafiony sposób rzeczywiście rozpoznać potrzeby tego klienta i na nie odpowiedzieć. Mhm. Przysłuchując się temu panelowi, w którym pan brał udział i słuchając pana teraz, odnoszę takie wrażenie, jeśli mylne, to proszę mnie z tego wrażenia wyprowadzić, że musimy może nie tyle sceptycznie do tej nowych technologii podchodzić, jeżeli chodzi o obszar ubezpieczeń właśnie, co z taką dużą dozą ostrożności. Myślę, że to jest taki nasz nawyk w ogóle z rynku finansowego, ta ostrożność. I ona jest dobrze uzasadniona. My zawsze na rynku finansowym baliśmy się prototypów, baliśmy się rzeczy nie do końca jeszcze sprawdzonych. Wszystkie projekty musiały być dopięte na ostatni guzik, przed ostatecznym testem, no bo po drugiej stronie byli klienci, były zawierane umowy. Nie można było sobie pozwalać na popełnianie błędów. Myślę, że dzisiejszy świat idzie trochę w innym kierunku. Wszędzie mamy startupy, wszędzie mamy metodologie zwinne. Wszystko jest szybciej, mocniej. Daje się prototypy, które potem trafiają do kosza i zastępują je kolejne. I klienci po prostu się do tego przyzwyczajają i nie rozumieją, dlaczego muszą czekać na nowy produkt nie wiadomo jak długo. Dlaczego ubezpieczenie jest takie jak 5 lat wcześniej, kiedy wszystko inne już się zmieniło. I my oczywiście z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa i wymogów regulacyjnych, szczególnie kiedy działamy w środowisku bankowym, to tutaj nie ma miejsca na kompromisy, wszystko musi być robione właściwie. Ale mimo wszystko, szczególnie w obszarze technologicznym, staramy się działać coraz bardziej zwinnie. Pozwalamy sobie na testowanie pewnych rozwiązań troszkę szybciej, troszkę mniej sprawdzonych, ale nie wiemy, co się tak naprawdę stanie, więc robimy badania z klientami. Staramy się tworzyć takie zamknięte środowiska pilotażowe, ekosystemy, gdzie wpuszczamy nowe produkty i testujemy, co się dzieje. Więc
Powiedziałbym, że technologia tak jak najbardziej wymaga pewnej ostrożności i takiej finezji w stosowaniu, ale jednocześnie zachęca nas bardzo do takiej odwagi biznesowej, do pójścia o krok dalej niż jesteśmy przyzwyczajeni. A tym, co nas tutaj ośmiela, jest takie ortodoksyjne wręcz kierowanie się interesem klienta. Czyli wierzymy, że nawet jeśli gdzieś tam można się nie dopatrzeć jakiegoś kolejnego przecinka, którego zapomnieliśmy postawić, no trudno, nasza wina, dostawimy ten przecinek, ale w międzyczasie działaliśmy naprawdę zgodnie z interesem klienta, możemy to udowodnić, możemy to pokazać, nasi klienci są zadowoleni, nie skarżą się i to jest dla nas taki najważniejszy test. I dzięki temu testujemy nowe rozwiązania i część z nich zyskuje aprobatę i jest wprowadzana na szeroką skalę. No i już oczywiście po przejściu tych wszystkich ścieżek zdrowia i odpowiednich testów, które po prostu muszą być na naszym regulowanym rynku zawsze wykonane. Mhm. Wspomniał Pan o badaniach wśród klientów właśnie. Z jakimi potrzebami ci klienci się do Państwa zgłaszają? Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wszyscy jesteśmy klientami, wszyscy pragniemy akceptacji, bycia wysłuchanym, poczucia, że jesteśmy ważni. Myślę, że o tym głównie mówią klienci. Oprócz tego każdy klient, z którym my rozmawiamy, ma swoje konkretne, takie nazwane potrzeby i my zawsze staramy się rozmawiać konkretniej na temat. Jeśli rozmawiamy o ubezpieczeniu mieszkania, no to rozmawiamy o mieszkaniach klientów, o ich domach, o tym, co ich zdaniem im grozi. No i odkrywamy te zagrożenia, które dzisiaj dla klientów są najciekawsze. Mogę powiedzieć, bo o wszystkim nie sposób powiedzieć, ale jako taką może anegdotę powiem, że ostatnio zastanawialiśmy się nad ubezpieczeniem właśnie mieszkaniowym, nad kradzieżą mienia. Kiedyś to był taki podstawowy element, podstawowa cegła naszego ubezpieczenia, to było ubezpieczenie kradzieżowe. Dzisiaj zastanawialiśmy się z klientami, co można nam z tego domu ukraść i klienci nie bardzo potrafili wskazać cokolwiek, no chyba, że ktoś by przyjechał ciężarówką i po prostu wywoził wszystko. Ale ile warty jest nasz telewizor, tak? Jeśli można kupić używany taki sam telewizor za kilkaset złotych, to czy ktoś będzie go taszczył przez całe osiedle na plecach? No nie. Klienci nie trzymają w domach z reguły kosztowności albo gotówki. Mało kto ma antyki czy obrazy. No oczywiście są klienci, którzy mają w domu cenne rzeczy, ale większość nie ma, więc stwierdziliśmy, że dla większości naszych klientów ubezpieczenie od kradzieży nie jest wcale takie istotne. Nie powinno stanowić osi rozmowy o mieszkaniu. Z kolei zupełnie inne w tej chwili odkrywamy obawy klientów związane z tematami zdrowotnymi, życiowymi. Na pewno stan służby zdrowia w Polsce i to, co się działo w czasie pandemii, powoduje, że klienci szukają dostępu do lepszych metod leczenia, do nieznanych nowych technologii, które gdzieś tam na świecie się pojawiają. Chcą mieć pewność, że w sytuacji podbramkowej będą mieli dostęp do lekarza. Czyli ich oczekiwania zmieniają się, ewoluują, no i my staramy się na te oczekiwania zawsze odpowiadać. I z reguły pracujemy przez panele z klientami. Czyli tworzymy panele i fokusy, tak, grupy fokusowe i na takim panelu z klientami rozmawiamy i staramy się tworzyć ranking ich, nazywać ich obawy, tworzyć ranking, a potem sprawdzać, czy potrafimy na nie odpowiedzieć, w jaki sposób, no i odpowiednio w ten sposób budować nasze produkty. Mhm. To w takim razie w ramach podsumowania Pana zdaniem, jakie stoją największe wyzwania przed tym sektorem ubezpieczeń, jeżeli chodzi o implementację tych nowych technologii? Myślę, że ubezpieczyciele świetnie zdali egzamin w czasie pandemii. Ten skok technologiczny, który przeszliśmy, wyszedł bardzo dobrze, z dużym sukcesem. Rynek się obronił, nie bez zawirowań, ale się obronił. Teraz znowu będziemy szli do przodu, rynek ubezpieczeń w Polsce będzie się dalej rozwijał i nasze wyzwanie będzie trochę takie samo, jak było przedtem, czyli na tym naszym finansowym, regulowanym rynku byliśmy zawsze tak o krok za szeroko pojętymi usługami dla konsumentów. Zawsze
inne branże, jakieś sklepy wielkopowierzchniowe czy branża rozrywkowa, te, z którymi klienci mają na co dzień do czynienia, zawsze były tak o krok do przodu w tej proklienckości, w dbaniu o doświadczenie klienta. I my w branży finansowej staraliśmy się doganiać, uzyskiwać wysokie NPS-y, czyli szukać tych promotorów wśród naszych klientów. I myślę, że to pozostanie naszym głównym wyzwaniem, tym naszym świętym graalem, do którego będziemy zawsze starali się dotrzeć, będzie satysfakcja naszych klientów i ich skłonność do polecania naszych usług. Zawsze będziemy starali się odgadnąć, poznać i odpowiednio odpowiedzieć na ich potrzeby. No i ten wyścig technologiczny, to wyzwanie, które dzisiaj wysuwa się gdzieś tam na może nie na pierwszy, ale na bardzo wysoki plan, no tutaj technologia swoją rolę taką mega istotną podkreśliła, umocniła. No i myślę, że tutaj każdy nasz projekt dzisiaj w pewnym sensie będzie projektem informatycznym, będzie polegał na wdrażaniu nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności dla klientów, tak żeby ich droga z nami była jeszcze bardziej wygodna, taka intuicyjna i prosta, i żeby dostawali tą ochronę ubezpieczeniową, na której im zależy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Mańko, PKU Ubezpieczenia. Dziękuję Państwu.